Pani Ewelina Molenda od ponad roku leczy się na endometriozę, chorobę dróg rodnych. Wiele kobiet nie ma pojęcia, czym jest ta choroba. Nie wie też, że na nią choruje. Panowie z oczywistych powodów też wiedzę mają małą. Dzisiaj o tej chorobie porozmawiamy, o walce pani Eweliny i o szansie na jej wyzdrowienie. Dzień dobry, pani Ewelina. Dzień dobry. Młoda, uśmiechnięta, wydaje się szczęśliwa kobieta, a ta choroba jest w środku, nie widać jej na zewnątrz, ale cierpienie jest duże. Tak, bardzo duże. Każdego dnia daje się we znaki. Nie tylko w okresie menstruacji, ale każdego dnia. Jak wygląda ten dzień pani cierpienia? To są różnego rodzaju bóle, skurcze, podbrzusza, nóg. Bardzo duże mam ból nóg przy tej chorobie również. Stany depresyjne mnie dopadają, nerwowość, jestem rozdrażniona. Tak. Trudno żyć, gdy ma się z taką chorobą, gdy ma się dziecko, którym się trzeba zająć, do którego się trzeba uśmiechnąć, gdy ma się pracę, którą stara się wykonywać tak, żeby ta choroba nie przełożyła się na ludzi, z którymi się pracuje. Tak, dokładnie. To wymaga bardzo dużego wysiłku i poświęcenia, czasami zrezygnowania z, nie wiem, z dobrego samopoczucia, poprawienia sobie samopoczucia, bo są obowiązki, jest praca, jest dziecko. No niestety trzeba to wykonywać i działać, iść do przodu po prostu, mimo wszystko. Co to jest endometrioza? Endometrioza jest to choroba przewlekła, która powoduje w organizmie bardzo duże spustoszenie. No i głównie działa... Ona dotyka dróg rodnych. Rodnych, tak. Przede wszystkim. Ona ale nie tylko. Dotyka dróg rodnych, ale jej skutki pojawiają się, i to jest groźne, również poza drogami rodnymi, na przykład w jelicie. Tak, tak. Bardzo często się zdarza, że właśnie jest ogniska endometrialne, pojawiają się w jelicie, mogą się pojawić na płucach, wątrobie, żołądku. Do czego może doprowadzić ta choroba? Nieleczona może doprowadzić nawet do śmierci, bo generalnie to nie jest choroba śmiertelna, ale skutki nieleczenia jej są takie właśnie, że... Ciężko pani o tym mówić z oczywistych powodów. A kiedy pani usłyszała diagnozę? Diagnozę usłyszałam w lipcu tamtego roku. No i wtedy zmienił się w zasadzie cały mój świat, całe moje życie, bo musiałam zmienić dietę, sposób życia, sposób bycia w ogóle. Dokuczała mi coraz bardziej. To o tym za chwilę, jak się zmieniło pani życie, ale endometrioza jest chorobą, która nie pojawia się w poniedziałek i da się we wtorek zdiagnozować. Pani cierpiała od małego, od małej, od nastolatki? Tak, w zasadzie tak. Od pierwszych miesiączek już odczuwałam ból i dyskomfort, ale to nie był tak silny ból, jak jest w tym momencie. No i lekarze twierdzili, że jest wszystko w porządku, że taka uroda, że jak urodzę dziecko, to wszystko przejdzie. Bo miesiączka musi boleć. Tak. Nie musi. Nie musi, nie powinna nawet. I urodziła pani 9 lat temu syna, Bartka. Lekarze mówili, po porodzie to się skończy, to się nie skończyło. To się nie skończyło, a wręcz przeciwnie, to się nawet nasiliło, bo było bardziej intensywnie, gorzej odczuwałam miesiączki, więc jakby to po prostu się dało we znaki jeszcze bardziej niż do tamtej pory. Ale na takie badania, które pomogły zdiagnozować tę chorobę, zdecydowała się pani dopiero w ubiegłym roku, czy też lekarze po prostu nie umieli powiedzieć, dlaczego panią boli? No właśnie nie potrafili powiedzieć, dlaczego mnie boli. Według USG i badań, które miałam przeprowadzone, wszystko było w porządku, a ja się ciągle źle czułam. Często też lekarze postrzegają nas jak histeryczki, że po prostu wymyślamy, mamy niski próg bólu i że nic się nie da z tym zrobić.
No a jednak okazuje się, że da się zrobić i to jest poważny problem i dotyka bardzo dużo kobiet. No właśnie, jak dużo? Statystyki mówią, że 1 na 10 kobiet choruje na tą chorobę. Niektóre nawet nie zdają sobie sprawy, że mają ją. Bo je boli i znowu wychodzimy z założenia, no tak, jesteśmy co ma boleć? No miesiączka ma boleć, więc, tak, więc tak. Jest okej. Okay. Tak, tak. A jakie badania pani przeszła? Bo mówi pani, lekarze mają problem ze zdiagnozowaniem endometriozy, ale jednak jakieś badania pokazały, że pani na tę chorobę cierpi. Tak, bardzo ważny jest wywiad i podejście lekarza do pacjentki. Jeżeli już ukierunkuje i podejrzewa chociażby endometriozę, no to wtedy warto zrobić rezonans magnetyczny miednicy małej. No i tam jest, to jest bardzo dokładne badanie, które opisuje, gdzie, w jakiej wielkości się znajdują się ogniska endometrialne. I pani to już wie? Tak. I od lipca ubiegłego roku rozpoczęło się, trwa pani leczenie? Tak, zgadza się. Skuteczne? No nie do końca, bo jednak mimo wszystko nadal boli. Jestem w takim błędnym kole, ciągle dostaję inne leki, ciągle hormony i tak dalej, ale to wcale mi nie pomaga. No i niestety, ale konieczna jest operacja, żebym się lepiej poczuła. No właśnie, co może pani pomóc? Jakiego rodzaju to jest operacja? Jest to usunięcie macicy i ognisk endometrialnych. Co spowoduje, że choroba zniknie, bo zostanie usunięta? Tak. Ale też zniknie pani szansa na posiadanie, gdyby pani miała takie plany, kolejnych dzieci. No niestety, tak to wygląda. Ale często bywa też tak, i proszę powiedzieć, czy w pani przypadku również, że nawet jeśli kobieta ma drogi rodne, to jeśli one są zainfekowane przez endometriozę, to i tak zajście w ciążę jest niemożliwe. Tak, jest bardzo trudne. Zdarza się, że kobiety zachodzą w ciążę, ale to są bardzo rzadkie przypadki. No i po takiej ciąży choroba może uderzyć z jeszcze większą siłą. Tak jak u pani? Tak. To jest zabieg, który jest refundowany? Niestety nie. Taka operacja nie jest refundowana. Dlatego też moi znajomi z pracy zorganizowali zrzutkę, no bo ja niestety to przekracza moje możliwości finansowe. Sama wychowuję dziecko, więc jest mi trudno po prostu zapłacić za tą operację. A o jakich pieniądzach mówimy? O jakiego rzędu kwotach? Koszt tej operacji to jest 19 180 zł. Ale nie wszystkie są tak, to niedobre słowo, tanie. No niestety nie. Jest to bardzo dużo pieniędzy i to jest sama operacja. Nie wiadomo, jak będzie jeszcze po operacji, czy będę musiała mieć rehabilitację, czy jak będzie wyglądało dalsze leczenie, no bo to też potrwa, zanim dojdę do siebie i zanim będę mogła normalnie funkcjonować, więc. Ale pani i tak znalazła profesora w Trójmieście, który wykona tę operację za niespełna 20 tysięcy, bo są kliniki w Polsce, które podobne zabiegi wykonują za 3 razy większe pieniądze. Oczywiście, że tak. Ja się bardzo cieszę, że trafiłam do profesora i że to nie będzie koszt z rzędu takich pieniędzy jak w innych klinikach. 19 tysięcy z groszem, prawie 20 tysięcy jest potrzebne. Pani przyjaciele tę zrzutkę na profilu, na portalu zrzutka.pl założyli. 1/3 pieniędzy już pani ma. Tak, tak. Już się udało uzbierać taką kwotę i w niedużym czasie w zasadzie, bo trwa to chwilę, no a już jest taka suma, więc ja jestem bardzo zadowolona z tego. No ale to znaczy, że jeszcze 14 tysięcy potrzeba. Tak. Jak można panią znaleźć na zrzutce? Ewelina Molenda i nie wiem. I to wystarczy? I to wystarczy, myślę, że tak. Jak dużo albo jak niedużo mamy czasu, żeby pani pomóc? Mamy jeszcze 30 dni na uzbieranie potrzebnej kwoty. Zrzutka jest do końca maja. Zegar tyka. Tak. Każdy dzień ucieka, każdy dzień się liczy. Ale pani jest dobrej myśli. Tak, ja liczę, że się uda. Jak się zmieni pani życie po tym zabiegu?
Myślę, że bardzo. Myślę, że nawet o 180 stopni. Z tego względu, że zacznę wreszcie żyć, a nie po prostu robić to, co muszę robić. Zacznę funkcjonować jak należy. Będę mogła się poświęcić swojemu dziecku tak jak bym tego chciała. Spędzać z nim czas tak, jak bym chciała. Nie będę musiała zawalać pracy po prostu, zwalniać się, urywać. No i nie będzie już bólu przede wszystkim. Ta choroba dotyka co dziesiątej z Was. Tak. A nie wszystkie panie wiedzą, że są na taką, że cierpią na tą chorobę, na tę chorobę. Co powinny panie, kobiety, być może jeszcze dziewczyny, zrobić, żeby dać sobie pomóc? Przede wszystkim nie lekceważyć objawów, które dotyczą podczas miesiączki. I badać się, szukać przyczyny, nie dać sobie wmówić, że taka jest nasza uroda, bo taka nie jest. Im szybciej zdiagnozowana zostanie ta choroba, tym są większe szanse na uratowanie macicy i dalszego macierzyństwa. Panie się wspierają, panie chore na endometriozę? Tak, wspieramy się bardzo. Mamy duże wsparcie, bo kto tak zrozumie kobietę, jak nie druga kobieta chorująca na tą samą chorobę? Szanowni Państwo, zegar tyka 30 dni do operacji, która sprawi, że pani Ewelina i jej syn Bartek będą mogli normalnie się bawić, normalnie żyć, jak mama z dzieckiem. Pomóżmy pani Ewelinie, pomóżmy Bartkowi, a panie niech pomogą same sobie, badając się. Panowie, my nie wiemy, co to za ból, ale pomóżmy naszym kobietom, jeśli one cierpią, bo nie muszą. Miesiączka nie musi boleć. Pani Ewelino, trzymam kciuki i wierzę, że się uda. Dziękuję bardzo, ja też. Dziękuję wszystkim.